Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Paniom, wspaniałym aktorkom. Po raz 15 tutaj się spotykamy i powiem szczerze, że z roku na rok jest coraz to trudniej wybrać zwycięzców. Panie już tak daleko zaszły w swoich zdolnościach aktorskich, że praktycznie wszystkie powinny jechać na powiatowy konkurs do Rybnika. No ale niestety zawsze trzeba wybrać tylko jedno koło. I bardzo dobrze, że jest to wybór publiczności. Bardzo się z tego cieszę. Chciałam z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować, bo faktycznie pomysł Gwary Śląskiej na Wesoło zrodził się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, tutaj w powiatowym zespole w Rybniku. Założycielką tej wspaniałej imprezy była pani Jadwiga Gajewska. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ale podziękowania się również należą panu burmistrzowi i tutaj samorządowcom w gminie Czerwionka. Bo powiem szczerze, że tylko u was tutaj tak hucznie są organizowane te eliminacje do tego powiatowego konkursu. I chciałam wam przypomnieć i prosić, dbajcie o panie z KGW, bo to one są ambasadorkami waszej gminy, Śląska, na arenie całej Polski. Bo mam nadzieję, że zostanie dzisiaj wspomniane. Tydzień temu panie miały możliwość reprezentować waszą gminę w Telewizji Polskiej. Także bardzo serdecznie dziękuję i dbajcie o te panie. Dziękujemy pani Janusiu i proszę o zabranie głosu burmistrza Wiesława Janiszewskiego. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, mi wypada tylko i wyłącznie podziękować, pogratulować. To są nasze złoża sukcesu. Bez was tej imprezy by nie było. Jesteście w jakiś sposób reprezentantami naszej gminy, naszego miasta. Reprezentujecie ją nie tylko na licznych imprezach gminnych, ale także poza terenem naszej gminy, na terenie czy województwa, czy w kraju. Chciałbym, żeby te tradycje były kultywowane. Chciałbym, żeby ten turniej, który, tak jak wspomniałem na początku tej imprezy, jest swoistego rodzaju kultywowaniem tradycji śląskiej, języka, gwary, ale także zwyczajów i obyczajów, dotrwały do kolejnych jubileuszy. 5 lat to nie dużo. Myślę, że w 20-lecie będziemy też obchodzić, być może w innych okolicznościach, innej scenerii, ale chciałbym, żeby na tej scenie do takiego jubileuszu doszło. W jaki sposób usprawiedliwiam także 3 koła gospodyń wiejskich, których dzisiaj tutaj nie ma, ale przy okazji jubileuszu muszę to powiedzieć. To koło gospodyń wiejskich z Przegędzy, to koło gospodyń wiejskich ze Stanowic i koło gospodyń wiejskich ze Szejkowic. Ja myślę, że jak w tej chwili zaklaszczymy tak mocno, to zmotywujemy do tego, żeby te koła w kolejnej edycji tutaj wystąpiły. W imieniu władz samorządowych gminy i miasta, myślę, że też jeszcze głos zabierze tutaj pan przewodniczący. W imieniu mieszkańców gminy i miasta Czerwionka, Leszczyny, także w imieniu własnym chcę wam powiedzieć głośno dziękuję. Dziękujemy panu burmistrzowi. Proszę zabrać głos przewodniczącego. Szanowni Państwo, szczególnie wy, nasze drogie ambasadorki naszych tradycji,
Ja, jeżeli koleżanki, koledzy samorządowcy pozwolą, to oficjalnie w imieniu wszystkich samorządowców i tych, którzy są tutaj na sali, i tych, których z różnych przyczyn nie ma dzisiaj, nie mogą być z nami, chciałbym wam złożyć serdeczne gratulacje i podziękowania za to, co robicie. Ja wiem, że te życzenia i gratulacje od was jeszcze będą przekazywane, ale specjalnie to robię, żeby to zabrzmiało oficjalnie, że samorządowcy sobie bardzo cenią, że mają w swoim środowisku tak wspaniałych ludzi, którzy potrafią tak wspaniale przekazywać, kultywować naszą tradycję. Dziękuję wam za to. Dziękuję również panu burmistrzowi, władzom gminy Czerwionka Leszczyny. Tutaj na pewno należy również wyartykułować rolę Miejskiego Ośrodka Kultury, który w taki sposób przygotowują te imprezy, które w taki sposób stwarzają warunki do tego, aby nasi mieszkańcy mogli spotkać się z tą kulturą regionalną, z tymi naszymi tradycjami. Także dziękuję również organizatorom, panu burmistrzowi, a wam w szczególności, drogie panie i panowie, bo widzę, że się koła gospodyń nam rozrastają i o pan. Także tutaj ta funkcja takiej współpracy bardzo dobrze się rozwija i życzyć, żeby mogliśmy spokojnie w takiej atmosferze, w takiej tradycji dotrwać przynajmniej do kolejnych jubileuszy i żeby te tradycje się dalej rozwijały i żeby ta właśnie taki przekaz mógł być cały czas kulturowany dla naszych młodych pokoleń. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego. Dziękujemy panu przewodniczącemu, a teraz uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek za uczestnictwo w tegorocznym jubileuszowym 15. turnieju kół gospodyń wiejskich. Wręczają oczywiście i uściski dłoni od pana burmistrza, pana przewodniczącego i pani dyrektor. Proszę bardzo. Wielkie brawa! Zapraszamy na scenę Jadzie Gajewską. Zapraszam, będziesz miała przyjemność wielką ogłoszenia tego, na co wszyscy czekają.
Pani Ewa Widok również jest proszona. Ewo, jest pani Ewa. Ja muszę jeszcze raz zaciągnąć języka, kto to wybrał.